czym ty jesteś? Okej, to wygląda troszkę strasznie, ale ogólnie to wiem, że będziemy musieli otwierać się bardzo dużo drzwi. Dlatego może sobie wejdę po prostu do tej windy i jesteśmy już gdzieś na dole, bardzo nisko, bo wcześniej tą windą już zjeżdżałem i wiem, że jedzie tutaj naprawdę bardzo długo. Dlatego w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja postaram się przejść tą grę do samego końca. Dobra, właśnie udało nam się znaleźć jakiś kluczyk. Nawet nie wiedziałem, że będzie nam potrzebny klucz, żeby te drzwi otworzyć, ale na szczęście udało mi się go znaleźć i otwieramy sobie nasze pierwsze drzwi. Okej, to w sumie jeszcze nie jest takie straszne. Nie wiem, kim ty jesteś, ale przejdźmy sobie jeszcze dalej. Teraz mamy jakiś kwiatek, który w sumie wygląda trochę jak kaktus i będziemy musieli sobie właśnie tak otwierać wszystkie te drzwi po kolei. Szuflada jakaś, mogę to otworzyć? Mogę. Okej, czyli szuflady możemy sobie otwierać. Co to jest? On się chyba czegoś przestraszył. Mam nadzieję, że nie mnie i teraz... Ej, dobra, tego się aż troszkę wystraszyłem. Tu jest jakieś oko. Możemy otwierać szafę. Nie wiem, czy to dobry znak, że możemy chować się w jakichś szafach. Mam nadzieję, że nic nam się nie stanie, ale dobra, idźmy sobie na razie do przodu. Mogę to otworzyć? Tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Nie wiem, czy w ogóle możemy coś znaleźć w tych szafach, czy w szufladach, czy gdziekolwiek. Halo, gdzie jest ten ludzi, który też wcześniej był? Taki, wiecie, z białą twarzą na początku odcinka. Teraz go nagle nie ma, więc sobie pewnie gdzieś poszedł! Dobra, idź. Ej, się naprawdę tylko przestraszyłem. Dobra, chodźmy do przodu. Nie myślałem, że coś nas goni. Może to jest w ogóle zły pomysł, że gram w tą grę bez dźwięku. Mogę skakać na szczęście. Ojejku, dobra, to może być co. Dobra, to jest teraz tutaj to wejście. Musimy sobie to przeskoczyć. Czy on tu wpadnie, czy będzie nas dalej gonić? Nie, proszę, nie goń nas tak. Okej. Na szczęście wpadł sobie tutaj na dół. My raczej nie chcemy tam wskakiwać i może jesteśmy teraz w jakimś kolejnym poziomie. Najgorsze jest ogólnie to, że za każdym razem jak zginę, to muszę przechodzić całą tą grę od samego początku. Więc serio, zostawcie tą łapkę w górę. Co tutaj jest? Okej, możemy sobie to otworzyć. I to też to sobie spadło tylko na dół. A, to jest zapalniczka. Dobra, nie wiem do czego jest tam potrzebna zapalniczka. To jest w ogóle jakiś nubek, taki troszkę straszny. Tu ogólnie strasznie. Może sobie wejdę na przykład tutaj. Tu się nic nie dzieje. Dobra, chyba wiecie co? Ja wiem. No właśnie, ja chyba wiem, o co chodzi. Może sobie. No dobra, wróciłem tutaj, troszkę w tej szafie posiedziałem i mam nadzieję, że już nas nic nie zaatakuje. Tak, wyłączaj, gaś sobie tą żaróweczkę, naprawdę super. Przejdźmy sobie teraz troszkę dalej. Ja ogólnie gdzieś zgubiłem swoją zapalniczkę. Nie wiem, gdzie ona jest, ale już jej raczej nie zdobędę drugi raz. Siemka ponownie. Przejdźmy sobie tutaj jeszcze dalej. Cały czas tylko otwieram sobie drzwi gdzieś do przodu. Mam jakieś większe drzwi teraz. Co to? To jest potwór jakiś. Wow. Myślałem, że nas zaatakuje. On sobie będzie chyba tutaj gdzieś chodzić. Dobra, on nas raczej zaatakuje. Mamy numerek 3. Nie wiem w sumie, czy ja te teraz numerki mam zbierać, czy o co tu chodzi. To są w ogóle jakieś twarze jeszcze. Gdzie jest ten potwór? Dobra, on sobie tam gdzieś teraz łazi. Mamy szuflady. Jest policzka kolejna. Nie wiem, czemu się tego przestraszyłem. Co to teraz jest? Nie wiem, to są jakieś numerki wszędzie. Wiecie co? Wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić jakieś zadanie, które pewnie będzie trudne, więc zaraz sobie to zadanie całe ogarnę. Przejdźmy na razie do góry. Znowu tu jest jakiś numerek teraz. No nie. Ej, aha, czyli będziemy musieli wpisać hasło. Więc wiecie co? Ja sobie to troszkę poogarniam, poszukam. O, mamy nawet klucz. Dobra, to nam się też pewnie do czegoś przyda. Ja sobie zaraz ogarnę, jak to jest to hasło, żeby was nie nudzić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, trochę mi to zajęło, ale mam nadzieję, że wreszcie udało mi się znaleźć ten kod. Ogólnie to tutaj leży taka karteczka, na której są napisane wszystkie kształty po kolei i kod jest 32975. Proszę, nie zgin, nie zgin, nie zgin. Otworzy mi się to teraz? Nie, może coś źle napisałem. Idź mi stąd i więcej tu nie przychodź. Zginąłem chyba jakieś 10 razy, ale wreszcie udało mi się znaleźć tajny kod. I tak, ogólnie to trzeba było z tej karteczki wszystkie te figury po kolei sobie spisać, a one są tutaj wszędzie na tych książeczkach. Idź mi stąd. Dobra, nie atakuj mnie. Ja już mam go naprawdę dość. I ogólnie kod to jest 37539. Dobra, teraz powinno zadziałać. Tak, działa nam. Tam w ogóle były naprawdę dziwne figury, co niektóre. I nie mam zamiaru znowu przychodzić tego od samego początku, więc lecimy sobie teraz dalej. Otwieramy sobie kolejne drzwi i mam nadzieję, że teraz przejdziemy do jakiegoś fajnego poziomu. Ja znowu straciłem swoje wszystkie itemy, więc niestety nic nie mam. A, kluczyk musimy sobie znaleźć. Czy ten kluczyk jest gdzieś tutaj ukryty? W szafie jest. Okej, to nie było w sumie aż takie trudne do odnalezienia. I co my teraz tutaj dalej mamy? Póki co to nie ma kompletnie nic. Dobra, jak się ci światło, to wiemy, co robić. Trzeba wejść do szafy i poczekać, bo tu właśnie lata sobie coś takiego, jak widzicie. Ja chyba zginąłem. Tym razem chyba udało mi się go ominąć, bo tak, przed chwilą znowu mnie zabił i znowu musiałem przychodzić całą grę od samego początku. Dlatego proszę was, zostawcie łapkę w górę, bo ja przejdę tą grę do samego końca. Tylko że naprawdę jest to bardzo trudne. Co to jest? Aha, mrówka sobie siedzi w szufladzie i mnie chyba chciała zaatakować. Ale coś jej winet nie wyszło, więc przejdźmy sobie teraz dalej. Do kolejnych drzwi. Będziemy sobie te drzwi tak otwierać cały czas. Te drzwi wyglądają troszkę podejrzanie. Nie wiem, no nic się chyba nie da z nimi zrobić, więc pójdźmy sobie teraz tutaj. I mamy jeden taki naprawdę bardzo duży pokój, więc wszystko trzeba sobie oczywiście z każdej strony sprawdzić. Ojej, czemu ta gra jest taka straszna? Dobra, mamy teraz tutaj witaminki jakieś. No nie wiem, na razie sobie może tego nie będziemy jeść, bo jeszcze to zjem, przypadkiem zginę. Tu są oczy. Okej, jak są oczy, to raczej nie chcę tu wchodzić, bo pewnie będzie ten potwór co zawsze. Tu w ogóle nie możemy wejść, to możemy sobie sprawdzić jeszcze te drzwi. A, okej, te drzwi są też zamknięte.
więc musimy iść tylko i wyłącznie tymi. No dobrze, a więc co my mamy tutaj takiego ciekawego? Jest coraz więcej tego, czego nie chciałbym. Czy coś za nami tutaj pójdzie? Wydaje mi się, że tak. Czy ja stoję w miejscu, nie mogę nic zrobić, nie mogę nic zrobić. On się tu znowu pojawił, dobra, otwieramy te drzwi i znowu musimy uciekać. Ej, nie, proszę, nie gin, proszę. Przejdź pod tym jakoś, czemu nie mogę przejść? Jejku, nie potrafię tego przechodzić, dobra. Na szczęście jakoś daliśmy radę. Teraz się na wszystko zawaliło, on jest tuż za nami. Tak, tutaj sobie pójdźmy oczywiście. Co tu się dzieje? Dobra, przeskocz to. Jak się kłóca w ogóle w tej grze? Ja nie mam pojęcia. Nie, wiecie co, naprawdę nie wiem jak się kłóca. Boję się, że on mnie naprawdę zaraz dogoni, bo jest tuż za mną. Więc przejdźmy sobie to jak najszybciej do przodu. Są drzwi, piękne drzwi. Nie, 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 nie. Dobra, jednak tutaj. Ej, proszę, jak on jest za nami blisko. Otwórz to szybko, szybko. No i mnie zabił na samym końcu. Próba numer 2 i mam nadzieję, że tym razem damy radę przejść wszystko bez najmniejszego problemu, a widzę, że idzie dużo lepiej niż ostatnio, więc szybciutko przechodzimy sobie tutaj na sam koniec. Już widzę to białe światło, ale to jest tym razem. Tutaj są, tutaj, a właśnie jest ta rozwalona ściana, przeskakuję na drugą stronę i to jest już chyba koniec. Ej, mogę to zniszczyć w ogóle, nie wiem, czy on może iść za nami. Ja sobie jeszcze szybko tą szufkę. Co to jest? Dobra, nie wiem, co to było, ale nie chcę do tego podchodzić. Podejdźmy sobie do kolejnych drzwi, jakie to straszne wszystko. Dobra, chcę stąd wyjść jak najszybciej. Otwieram mi te drzwi. Okej, chyba od niego uciekliśmy, tak mi się wydaje. Czy on nas goni? Nie, no, chyba. Nie goni, no co nas dalej goni, oczywiście, że tak. Widziałem czerwone światło, dobra, szybko, uciekaj gdzieś dalej do przodu, zostaw te szafy. Zapalniczka nam się przyda, nie wiem do czego. Ej, nie, klucz, 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 szybko, klucz. Ej, gdzie tu może być klucz? Daj mi ten. Jest, 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 on jest znowu. Dobra, słuchajcie, tym razem nigdzie się nie zatrzymuje i mam nadzieję, że wreszcie jakoś stąd uciekniemy, więc szybko podnoszę sobie tylko ten kluczyk, który leży właśnie tutaj. Otwieram sobie te drzwi i nie wiem, gdzie my teraz jesteśmy, ale wiecie co? Jedyna rzecz, którą źle zrobiłem, to po prostu musiałem na chwilę schować się w szafie, bo oczywiście migało światełko i pojawił się ten potworek, który przelatuje przez cały pokój i on mnie wcześniej też zniszczył. Jesteśmy teraz w toalecie jakiejś, okej, ale w tej toalecie chyba totalnie nic nie ma. Czy nikt mnie już na pewno nie goni? Nie wiem, no raczej nie mogę tych drzwi otworzyć, te mogę otworzyć, ale widziałem, że tutaj jeszcze mamy wenty jakieś i witaminki. Okej, to sobie weźmiemy. Tutaj wskoczyć niestety nie mogę, no więc idziemy sobie dalej do przodu. Co jest? Ej, czemu tak szybko biegam teraz? Dobra, może przez to, że te witaminki sobie zjadłem, to jest zamknięte, więc idziemy sobie wentylacją i musimy już naprawdę być gdzieś na samym końcu. Serio, tu ja już nie chcę ginąć, bo całą grę za każdym razem muszę przychodzić od samego początku. Nie, nie, miga światło, jest źle jak miga światło. Ja nie lubię jak miga światło, bo to się źle skończy. No właśnie, to się bardzo źle skończy, bo to też goni znowu. Idziemy sobie cały czas do tyłu, do tyłu, dobrze, pójdziemy do tyłu. Gdzie mam teraz iść? Do przodu? Nie wiem, to jest strasznie dziwne, co się dzieje w ogóle. Okej, ale chyba mi się na szczęście nie udało jednak. Albo udało, dobra, mam naprawdę bardzo mało HP już. Ten potwór zostaw mnie, jesteśmy gdzieś na samym końcu. Co to jest teraz za pokój? Dobra, otwórzmy sobie te drzwi. Mamy tutaj konferencję jakąś. Jest zapalniczka, są witaminki. Nie wiem, do czego jest nam potrzebna zapalniczka. Witaminki sobie zjem, bo dadzą mi trochę HP i sobie jeszcze troszkę szybciej mogę dzięki nim biegać. Czy tu jest przejście gdzieś jakieś? No dobra, udało mi się jakoś tutaj przycisnąć i co to teraz jest? Czy to jest wreszcie koniec otwierania tych drzwi? Tu jest jeszcze jakaś szafeczka, tutaj nic nie ma. Dobra, przejdźmy sobie. Ej, tu coś było? Otwórz mi to. Gdzie my teraz jesteśmy? Dobra, tu jest zamknięte. Jest nam potrzebny szary kluczyk. Nie wiem w sumie, czy ja ten szary kluczyk gdzieś pominąłem, czy może gdzieś tam leży dalej. A, dobra, w tym miejscu musimy sobie drzwi otworzyć. Co to jest? Co to jest? Nie, co to jest? Nie, skacze na nas. Aha, dobra, poszedł sobie. A nam się otworzyły te drzwi, więc tu jest chyba wreszcie koniec. A nie, tutaj jest na kluczyk. Dobra, ten klucz będzie no chyba potrzebny do tego, żeby otworzyć te drzwi na dole. Tylko najpierw musimy sobie jakoś tutaj zejść, tak żeby nas przypadkiem to coś nie zaatakowało. Dobra, otwórz to, szybko to otwieraj. Co my tu mamy? Dobra, mamy 10 sekund, żeby wejść do tamtej windy. To była winda w ogóle jakaś? Skąd ja wziąłem ten kluczyk? A tu jest winda, faktycznie. Dobra, nie wiem, czy ja na to w ogóle nie zwrócił uwagi. Czy nam może się to zamknąć? Mogę stąd odjechać? Tak, wreszcie! Idź mi stąd! Dobra, zostawcie mi już spokój. Ja chcę stąd odjechać i już nigdy więcej nie chcę tutaj wracać, bo nie wiem, ile razy ja tą grę przechodziłem, ale zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę szło mi bardzo dobrze. Co on robi tam u góry? Ej, skoczył na nas, co teraz jest? Dobra, ale raczej nas już nie zaatakujesz, co nie? Stworku, mam zapalniczkę w ogóle, mogę cię podpalić czy coś? Ej, co się teraz dzieje? Aha, zrzucił nas na dół, on tam został. No, czyli pewnie znowu sobie zginiemy, nie wiem, który... A, ciągle się nastąpi. Dlatego stawcie łapkę w górę, subskrybneczkiem i do kolejnego odcinka. Narka wszystkim!